Mama, bo obok niej Robert Banasiewicz, pedagog, specjalista terapii uzależnień. Aleksandra jest naszą naczelną doradczynią w kwestiach psychologii dziecięcej i nie tylko, za co dziękujemy. Dzień dobry państwu. Jakbyście skomentowali to, co się stało, drodzy państwo? Sytuacja jest taka, że dzieje się, jest bójka po pierwsze umówiona. Kolega koleżankę poddusza, dusi ją. W momencie, kiedy widzi, że opadają jej bezładnie ręce, odpycha ją, puszcza. Ale najgorsze chyba w tym wszystkim, no nie wiem, nie będę stopniowała tutaj skali, oceniała skali agresji, dziwnych zachowań, to, że nikt nie reaguje z tych wszystkich uczniów, kolegów, którzy stoją. Po prostu nikt nic nie robi, przyglądają się do końca i nie reagują. O czym to może świadczyć? No, myślę, że sytuacja nie jest całkowicie jednoznaczna. Nie mamy przecież informacji, prawda, szczegółowych. Niemniej jest wiele wskazuje na to, między innymi reakcja, że tak powiem, publiczności, że mieliśmy do czynienia z czymś na kształt spektaklu teatralnego. Że to jest ustawione po prostu. Że to jest ustawione. Ci, którzy obserwują, wiedzą o tym, dlatego nie angażują się tak emocjonalnie w doping chociażby, w opowiadanie się po określonej stronie, bo zobaczcie, niestety do tego nas dzieciaki ostatnio przyzwyczajają. No właśnie, słuchajcie, ale ci, którzy chcieliby teraz odetchnąć z ulgą, że to ustawione, dobra, to nic strasznego, nie powinni moim zdaniem, bo robienie takich rzeczy, mam wrażenie, może być na przykład pokłosiem oglądania patostreamerów. Ja myślę, nie sądzicie? Tak. Myślę, że to jest też pokłosiem czegoś jeszcze większego. Mianowicie. Mianowicie tego, że my nie bardzo wiemy, my społeczeństwo, my rodzice, ale i nasze dzieci, wiemy, co zrobić z agresją. Czyli tak, mamy złość, mamy agresję, mamy przemoc, wrzucone to jest do jednego worka z napisem nie należy, tak? Tylko nie wolno. Przecież w tych dzieciakach ta agresja rośnie. Tak, to jest jakby naturalny element. W każdym z nas jest agresja. Ja mam wrażenie, że wcześniej wiedzieliśmy, co z nią zrobić. Na boisku, gdzieś w podchody, w zabawę, strzelanie. Teraz te dzieciaki nie bardzo wiedzą. My widzimy przedstawienie. Widzimy dwunastolatka, który dusi dwunastolatkę w szatni. Natomiast mam wrażenie, że nie widzimy, kto przedstawia. Czyli tak, albo jest to ustawione i dzieciaki potrzebują akceptacji, zauważenia, albo nie jest, czyli jest to nagromadzona złość, nigdy nie wyartykułowana, niewyrażona, która poprzez agresję przerodziła się w przemoc. Jedno i drugie. Ale zobaczcie, jak granica wieku się obniża. No, to jest jedna z niepokojących rzeczy, to o czym Marzena mówi. No jeszcze niedawno tego typu problemy sprawiali nam 15-16-latkowie, prawda? No dzisiaj 12-latkowie, najwierniejsza klientela zresztą pato streamingu, prawda? Tak wcześniej. Wiecie, ale jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi, chyba poświęcamy jej za mało uwagi. Fundujemy tym naszym dzieciom, albo może łagodniej, pozwalamy, żeby te nasze dzieci wiodło takie życie, które prowadzi do permanentnego podwyższenia poziomu pobudzenia. Do naszych dzieci dociera dzisiaj, tak jak i do nas niestety, przeogromna liczba bodźców. I teraz broniąc się przed tym nieustającym bombardowaniem, dzieci zaczynają pewne sytuacje, pewne zdarzenia traktować jako na tyle normalne, na tyle zwyczajne, że w ogóle nie warto zwracać na nie uwagi. Dzisiaj, sposób na obniżenie pobudzenia. Czyli dzisiaj będzie mnie kolega dusił, a następnym razem co? No znajdziemy pistolet i będziemy się w rosyjską ruletkę bawić? No, należy takiego taka będzie gradacja. Zobaczcie, ale paradoks wynika z tego, że na przykład badania pokazują, że młodzi ludzie, i ci bardzo, i ci trochę starsi, ale młodzi, to są pokolenia tych, których skłonność do ryzyka jest na przykład w porównaniu z naszym pokoleniem dużo mniejsza. Dużo mniejsza, oczywiście. Więc jak łączyć jedno z drugim? No, jest dużo mniejsza, natomiast to, co jeszcze jest społecznie dużo mniejsze, to świadomość emocjonalna. Ja nie wiem, co ja czuję. Ja mam albo bardzo wysokie napięcie, które jest właściwie nieprecyzowane. Ja prowadzę dom terapeutyczny. Ja odkrywam, że ludzie o uczuciach zaczynają się dowiadywać w sytuacji terapii.
Dokładnie. Bardzo późno. Bo wcześniej nie potrafią ich nazywać kompletnie. Nie, bo i my rodzice też nie potrafimy. Gdybym panią zapytał, co pani teraz czuje. No trudno. Większość ludzi mówi w tym momencie, nie wiem, albo nie wiem, czuję się dobrze, albo czuję się normalnie. To jedno. Druga rzecz, nie mam... Nie, ja w tym momencie jestem totalnie zagubiona i zaniepokojona, bo w ogóle w głowie nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, że ta dwójka umówiła się na coś takiego, to ja będę cię dusił i będę cię dusił do momentu, obiecuję ci, że po prostu w tym ostatnim momencie puszczę ręce. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No Marzena, ale myślę o tym, jaki film powstanie. Absolutnie. Ile osób go obejrzy. Ile będziemy mieć lajków. No tak, bo jeszcze nie powiedzieliśmy państwu, że ten film, tak, że film był włożony do internetu. Mhm. Tak. Jest jeszcze to jest jeszcze zadziwiające, że ja jako człowiek, część społeczeństwa, nie dość, że nie wiem, co ja czuję, to jeszcze nie wiem, nie mam świadomości tego, co moje zachowanie robi drugiemu człowiekowi. Mm-hmm. Nie? Czyli to, że małe dziecko, dzieciątko zupełnie próbuje uderzyć mamę w buzię, ugryźć, uszczypnąć. Powinno mieć komunikat, słuchaj, to boli, albo to mi sprawia przykrość, to mi sprawia, jest mi smutno, kiedy mnie bijesz. Nie? My nie wiemy, nie komunikujemy tego. Czasem obracamy to w żart, czasem próbujemy tego nie widzieć. Mhm. Nie uczymy się, nie ma... To, nad czym ja boleję, bo ja pracuję też z młodzieżą i z dziećmi, też z rodzicami, że nie mamy wychowania emocjonalnego w naszych szkołach. Mamy oczywiście, wiemy, co było obowiązującym modelem upraw w starożytnym Egipcie, trójpolówka czy płodozmian. Myślę, że trójpolówka. Tak, ta przemiana mchów u pokoleń i paproci, to przecież jest... I to jest bardzo ważne. Natomiast emocjonalność nasza jest kompletnie niezbadana. To co ja czuję. Nie potrafię tego... Przecież muszę to nazwać, muszę to odkryć sobie, nazwać, ale muszę też się adekwatnie do tego zachować. I teraz tak, zobaczcie, nauki o własnych emocjach my nigdy nie uprawialiśmy. To nie jest tak, że to jest zaniedbanie ostatnich dni. Natomiast te warunki, jakie cywilizacja, warunki życia i rozwoju, jakie nam tworzy w przełomie XX, XXI wieku i teraz, naprawdę sprawiają, że jesteśmy często bezradni, nie umiemy sobie poradzić z tym, co się dzieje w nas. Nie potrafimy zinterpretować tego, co sami czujemy i co mogą czuć inni. I nic z tym nie robimy. Tym bardziej nastolatki mogą mieć z tym problem, bo z tego, pewnie, co wiem, rozwój mózgu w tym okresie życia przebiega w taki sposób, że ośrodek odpowiedzialny za emocje często nie do końca dobrze funkcjonuje w połączeniu z ośrodkiem odpowiedzialnym za racjonalne decyzje. Ale wiesz, to trudno mówić, że to nie za dobrze funkcjonuje. Jest po prostu określona kolejność rozwoju określonych części mózgu. Matka natura tak to umyśliła, że najpóźniej po 20 roku życia, szczególnie u was, panowie, rozwijają się te fragmenty naszej kory przedczołowej, które odpowiadają za taką racjonalną kontrolę nad swoimi zachowaniami. Ale my o tym wiemy przecież. Mhm. Czy dyrektor, który ma taki pomysł, żeby wszystkich świadków tego zdarzenia a tego duszącego kolegę wysłać do innej szkoły, a całą tę resztę, która świadków, dać, no, pod opiekę psychologowi szkolnemu. Czy to coś da? Jakieś pogadanki, spotkania? No przecież człowiek musi coś zrobić. On jest pod ogromną presją. Ja sobie wyobrażam, co ten człowiek czuje obecnie, tak? Więc on musi coś jakoś zareagować. Czy psycholog szkolny? Nie jestem pewien. Mnie się lepiej pracuje z młodzieżą, kiedy wchodzę do szkoły z zewnątrz. Ja nie mam tego obciążenia, że ja jestem z... Bardzo ważna rzecz. Nie? Że ja jestem z firmy. Nie, oni są otwarci, wtedy się otwierają. Dlatego ja myślę, że do takiej akcji potrzebujemy terapeuty zawodowców z zewnątrz. Tak? Czyli poza tym nie łudźmy się. No jeden terapeuta, który zorganizuje pogadanki w każdej klasie, to nie ma szans wpłynąć na sposób myślenia i postępowania młodych ludzi. I weźmy pod uwagę to. To nie tylko ta duszona dziewczynka jest ofiarą w tej sytuacji. Ofiarą jest także sprawca. On naprawdę potrzebuje pomocy, ale także ci wszyscy bierni świadkowie, ponieważ to są potencjalne ofiary, ale i potencjalni sprawcy. Absolutnie. Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe, szczególnie dla fejmu. Potem się coś dzieje, proszę państwa, i mamy biernych świadków, którzy nam nie pomagają, nie wzywają policji, nie wzywają pomocy w dorosłym życiu. Jestem zmasakrowana tym tematem. Jestem po prostu zmasakrowana. Ja po prostu uczulamy państwa na to, bo bierność absolutnie rzeczą straszną jest i nieraz, nie dwa będziemy o tym mówić, również z naszymi gośćmi. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.